Hejka, tu Lenka. Super, że jesteście. I najpierw zaczynamy od pozdrowień. Pozdrawiam Maję Adamczyk, Aleksandrę Gusz za to, że była pierwsza, Pawła Kolar za to, że był drugi, Michu Gry.pl za to, że był trzeci, Samantę 303, Klaudię Kinie, Agnieszkę Wykrotę, Ilenę Jędrzejczyk, Martysię Pej, Marii MSP, Karo, Zuzę 566, Dominikę Orzechowską, Mateusza Szyszka i jego siostrę Natalkę, Patrycję MSP, Emilię Jaromin. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszyscy jesteście cudowni i zapraszam na kolejny odcinek. Ej, dziewczyny, wiecie, że ja wczoraj byłam w sklepie i kupiłam sobie świetną bluzkę. Ona jest, była taka piękna, a na środku serduszkiem błyszczącym. Wow! Ekstra, Tosia! Świetnie! To też takie lubię, takie bluzeczki z takim świecącym czymś. Naprawdę fajny! No, to było świetańskie! Siema, dziewczyny! Co słychać? Fajnie, fajnie! Tak, mi się dzisiaj nudzi, strasznie mi się nudzi, naprawdę! Lenka gdzieś poszła, w ogóle nie wiem, co jest grane, nudy, a wy co robicie? No, Bartek! Tosia kupiła sobie fajną bluzkę, gadamy sobie o modzie. No, chcesz sobie pogadać trochę z nami? O nie, gadki o damskich ciuszkach, o modzie. Co za dla mnie nudy. Spaduwa, muszę coś wymyślić dzisiaj, tak mi się nudzi. Na razie, dziewczyny. Siema. Pa! No, to co, gruszka, banan? To my dzisiaj ćwiczymy, robimy ćwiczenia. Ja jestem bardzo wysportowany, wy też musicie być. Ćwiczymy i przysiady. I raz, i dwa, i trzy. Trzy, i cztery. Co? Kto ty jesteś? Szopkin z bidon. Szopkin z bidon, no nie wytrzymam. Ojejku, jejku, ale malutki, jaki macie piękny. Bo my tu trenujemy, my tu ćwiczymy, robimy sobie ćwiczenia. Dla sportu. Dla zdrowia. Szopkincie mały, uważaj, bo cię jeszcze ktoś zdepta. O, widzisz, baba się przewrócił? Bruno, to ty, no? O, trochę, wiesz, jak zwykle się przewróciłem. Wow, Szopkincie, co tu chcesz od nas? Robić z wami ćwiczenia. No, ale musisz uważać, żebyśmy się nie zdeptali, okej? Tak. Dobra. To ćwiczymy i raz, i dwa, i trzy. I cztery. Nawet nie rzeczy idzie. Siemka wam wszystkim. Siemka, Bartek. Co słychać? Co to jakiś tam mały glunek jest? Siemka. O, istotko. Jestem szybki z widok. O, słuchajcie, nudzi mi się dzieje strasznie. Co porabiacie? My tutaj ćwiczymy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Rozumiesz, nie? Nuda, ćwiczonka, ćwiczonka. Tam cię dziewczyny o modzie gadały. Wy ćwiczycie razem z jakąś butelką. No proszę was, z butelką. Nic to, na razie, trzymajcie się. Idę sobie gdzieś. No, no to idź sobie, Bartek. Szopkiń się, ćwiczymy, tak? No. Wszyscy razem. I raz, i dwa, no. I trzy, i cztery. O, siemka, pomidor. I cześć, pieczarka. Ty, tak mi się nudzi, no naprawdę. Co by tu zrobić, no chłopaki?
Bartuś, nie wiem. Nam też się nudzi straszna nuda. No, okropna. Po prostu straszliwa. Ej! Ziomale! To ja mam pomysł taki. Chodźmy tam na dół. Tam do salonu. Tam chyba jest piła tego Marcela, on teraz śpi chyba. I jego taka fajna bryka, mówię wam. Poszalejemy tam trochę. No nie wiem, serio, tak można? Ja jestem za. Bartek, fajny pomysł. Nie będzie nam się nudziło. Dobra, też się zgadzam. To chodźmy tam. No to, chłopaki, idziemy. Hej, hej. Jesteśmy chłopaki, ale będzie tutaj fajna zabawa. No, faktycznie chyba będzie super. Chłopaki, ja wziąłem piłkę ręki. Jest trochę różowa, ale bardzo fajnie mi się gra. To co, mały meczyk? Jo, no pewnie! Będziemy sobie kopać piłę! Bartek? Kopię do ciebie! Uuu, leci piła! Wow! Fajowsko! Pomidor! Teraz kopię na ciebie! Buch! Wow, moja piła! Teraz wykonam super kop pomidora. No Piotrek? Zaraz będę kopał do ciebie. Niezła odległość. I teraz jak kopnę to poleci ostro. O w mordę pomidor. Ale ty masz kopy to chłopie. Przewaliłeś wazon, no nie. No patrz, jakie mam kopyto, jak Lewandowski. Luzik, pomidor, ale walnąłeś. Chodźcie teraz, probujmy coś innego. Piotrek, dobrze, że tą piłką nie dostałeś, bo by cię chyba zmiotło z powierzchni ziemi. Zobaki, wielki bazon zwaliłem. Bazon powiedziałem, wazon, o matko. Chłopaki, zobaczcie co mam. Brykę sterowaną. I pojechało! Fajowsko to jeździ. Chłopaki, patrzcie, teraz ja będę jechał. I gazu! O, jejku, straciłem panowanie nad pojazdem. Uuu, wieża poleciała w drobny mak. O, Bartek. Kiepski z ciebie kierowca, ja byłem lepszy, rozwalałeś wieżę. Chłopie, no, mówi się trudno. Musimy coś nowego zrobić, chodźcie. Bartuś, zobaka bryka. O człowieku, wskakujemy, nie? Jedziemy tym. O, Patryś, fajną znaleźć brykę. No to co, jedziemy? Okej, pomidor, odpalaj silnik. Okej, jedziemy chłopie, jedziemy, Roxy uważaj, psica, o, panak śpi, nawet auto ją nie wzruszyło, no to jedziemy znowu, straciłem panowie nad autem, o matko, wsteczny. O mamciu! Pomidor, ty to jesteś naprawdę dzisiaj gigant? Pomidor, dawaj, teraz ja będę jechał. Przesuwaj się. Teraz mistrz kierownicy Bartek daje gazu. Jadę! Ojejuśku, co ja
zrobiłem najlepszego. Ile szkła. O nie. Pomidor. Nabijałeś się ze mnie, a sam to zrobiłeś, no. Kurczę. No, ale żeś pojechał, chłopie. Co to za dźwięki? Co to za hałas? Jejku, ty. To Lenka. Spadamy stąd, spadamy szybko. No. No. Szybko, szybko uciekamy. Chłopaki, spadamy stąd. Co to za bałagan? Klocki rozsypane, moja wieża zburzona, szklanka potuczona i jeszcze wazon. Chyba wiem, kto to zrobił. Zaraz muszę iść na górę do nich. Kto to zrobił taki bałagan? Przyznajcie się. Lenka, jaki bałagan? O co chodzi? Tam na dole była stuknięta szklanka, klocki porozwalane, jeszcze moja wieża zburzona i wazon upadnięty. Ej, no, my tutaj sobie ćwiczymy, to na pewno nie my, to nie my. A wasza trójka, co tak tu siedzi? My siedzimy. Pomidor, co ty tak jąkasz? O, tylko trochę. Ten bałagan, słyszałem, jak o tym mówiłaś. To na pewno sprawka i o. Mówię ci, widzieliśmy, prawda? Tak, to i o zrobił. No, i o. To wszystko jego sprawka. I o, będziesz miał wielką karę. Memusia, to nie ja, to nie ja, oni kłamią, bo ich jest trzech, to myślą, że co, że wszystko im wolno. Jestem taki smutny, będę płakał, to nie ja. To naprawdę nie ja, nie chcę mieć kary, to naprawdę nie ja. Jesteście okropni, nie lubię was. Głupio mi trochę teraz. Oj, biedny Io. Przepraszamy, Lenka. To my. Naprawdę. Tak, to my. Bo tak nam się nudziło i tak żeśmy trochę poszaleli. Przepraszamy. I o, przepraszamy też. Przepraszamy, że kłamaliśmy. No to musicie to wszystko posprzątać i jeszcze jakąś karę wam wymyślę. Słyszeliście? Jakąś karę nam wymyśli. Aż normalnie boję się trochę. No trudno. Idziemy sprzątać. No, posprzątaliście. Ale to nie koniec waszej kary. Nie koniec naszej kary, ojejku. Ja będę królową i królem i będziecie nas obsługiwać. No nie wytrzymam, Bartek. O, co za okropna kara. Coś bym z Io przekąsiła fajnego. No dobra. To Lenka i o co byście zjedli? Lędzia, słyszałaś, jak on się na ciebie zarzucił? Jak się on, jak śmiesz. Do królowej się mówi wasza wysokość, prawda Lenka? Tak. No dobrze. Wasza wysokość, to co sobie życzysz? Może sałatkę owocową. Już przynosimy. Wasza wysokość, to może nie jest sałatka, bo tak nie umiemy robić, no, ale taki zestaw owoców. Czy może być, wasza wysokość? Oczywiście może być. O, użyło mi. Czy smakuje? Mhm. Dobrze. Królu i o, czy też chcesz skosztować? Naturalnie. No, macie szczęście. Pomidor, królowej się zrobiło gorąco. Już tu proszę powachlować wachlarzem. Szybko. Jakim wachlarzem? O co chodzi? No.
proszę, Pomidor. O, Bartek, te twoje pomysły za mną, co nam dały? Niezłą karę. Pomidor, możesz trochę szybciej? O, królowo, królowo, postaram się, ale to jest dla mnie taki wysiłek. No, uwaga. Lepiej. Bardziej rozłożę. O, teraz będzie lepiej. Czy królowa jest zadowolona? Tak. O. Chyba mi się upiekło, nic nie muszę robić. Piotrek. Tak? Pomocy mnie, staty lub nie wolą. O nie. Dobrze, dobrze, królowo. Ojejku. No nie wytrzymam. Pomidor wachluje, a tamten stopy masuje. Nawet mi się zrymowało. Bartku, to się nie śmiej, bo teraz wymasujesz moje kopytka. O nie, nie, te śmierdzące kopytka. O nie, muszę to zrobić, ale kara. I pamiętajcie, kłamanie nie popłaca. Zawsze będziecie mieć jakąś z tego karę. No, będziemy mieć. O, ręka mi odpada. Jak wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa! Pa, 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 pa! Pa, pa, pa! Pa, pa.